Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek z Kryptomasters. Polska rozwija się technologicznie, tylko nie do końca w tą stronę, w którą trzeba. Ale o tym za chwilę. Na początku przypominam, że już bardzo niebawem prowadzę webinar, gdzie przeanalizuję, co tam w Lisku, w IoT i w Experty oraz ogólnie na rynku kryptowalut. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także zapraszam. Dowiedzieliśmy się ostatnimi czasy, że już niebawem e-dowody. Dowody osobiste, które będą elektroniczne. Ale tak naprawdę to wychodzi na to, że chyba nie do końca elektroniczne, tylko one będą takie trochę papierowe, ale będą miały warstwę elektroniczną, która łącząc się z jakimś PIN-em będzie pozwalała zatwierdzać szybciej jakieś rzeczy. Oczywiście miło, fajnie, sympatycznie, że jak to ma być połączone jeszcze z warstwą biometryczną, która nas rozpoznaje, to rzeczywiście teoretycznie może być szybciej gdzieś na lotnisku. Tylko póki co jeszcze nie bardzo wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. A już wiadomo, że coś chyba nie będzie na czas, bo miało to być do marca 2019 roku. No i fakt będzie, pierwsze dowody, ale wymiana łączna ma potrwać 10 lat. Czyli się okazało, że pewnie przepisy kazały w marcu 2019 wziąć się za wymianę dowodów. No i pewnie ktoś znalazł furtkę, że a dobra, to wtedy trzeba się za to wziąć, a nie trzeba skończyć, czyli możemy przez 10 lat to cisnąć. Czyli w 2029 roku będziemy mieli e-dowody, nawet jeżeli one ostatecznie okażą się w pełni elektroniczne, no to dalej jest to, uważam, perspektywa czasowa dość dalekosiężna. Porównując to, bo oczywiście ogólnie to należy się cieszyć, jasne, jak najbardziej. Fajnie, że prędzej czy później przyjdzie taki moment, że pójdziemy do jakiegoś urzędu, wyciągniemy komórkę, coś tam wklikamy, jakiś PIN. Pięknie, bardzo dobrze. Świat zmierza w dobrą stronę pod kątem takich ułatwień. Natomiast po pierwsze tempo, a po drugie tempo relatywne, czyli porównując to do innych państw, a po drugie porównując to do tego, co da się zrobić. Bo w 2029 roku my będziemy mieć jakiś e-dowód, a cały świat będzie miał dane biometryczne na blockchainie i na siatkówkę oka oni będą przechodzić przez bramki na lotniskach. A ten Polak będzie z tą komórką i tam będzie klikać te piny swoje. I jeszcze mu się włamią czasem na konto i wykradną jego dowód, bo to nie będzie na blockchainie. No bo tak, tego się możemy spodziewać. Przecież dzisiaj, nie wiem czy wiesz, no ale na przykład niektóre instytucje na Ukrainie dają dostęp żołnierzom czy jakimś innym upoważnionym osobom na siatkówkę oka, która w dodatku jest zabezpieczona blockchainem. Rozumiesz to? To się dzisiaj dzieje. Ja nie mówię o pieśni przyszłości, o tym, co będzie kiedyś, tylko tam już tak jest, że po prostu przychodzi człowiek, system go skanuje i na blockchainie w sposób kryptograficzny upewnia się, że to jest on, że on może wejść, wchodzi, działa. A my w 2029 roku będziemy mieć w najlepszym wypadku jakąś apkę z e-dowodem, a z tego, co rozumiem z tych artykułów, to może nawet być to dowód fizyczny z warstwą elektroniczną. Już samo to pojęcie mnie trochę przeraża. Natomiast fajnie by było, gdyby to poszło szybciej, ale przede wszystkim, gdyby poszło w dobrą stronę. Po co my mamy 10 lat pracować nad jakimś e-dowodem w technologii, która już jest przestarzała? Skoro jest technologia blockchain, która już działa, która jakby nawet jak ktoś nienawidzi kryptowalut, to zdaje sobie sprawę, a ma pojęcie jakiekolwiek o technologii, no to wie, że zabezpieczanie danych akurat na blockchainie to jest najlepsze, co dzisiaj można zrobić. I kryptografia i tak dalej, to są rzeczy, no, które są wymogiem, totalnym wymogiem, w które trzeba iść. No i co ciekawe, ZUS, oczywiście jak to ZUS, powiedział, że nie da rady, bo oni, jak wiadomo, ciężko pracują pijąc kawę i podlewając swoje paprotki, więc stwierdzili, że ich platforma PUE będzie potrzebowała jeszcze roku, żeby się dostosować do e-dowodów. Także to ciekawe, bo słyszałem, że to jest dobra platforma. Od kogo słyszałem? Ano od matematyki. Matematyka mówi, że ZUS wydał na platformę PUE 101 milionów złotych. I za 101 milionów złotych, tak sobie myślę, patrz, jak nie jesteś programistą, to nie ma problemu, bo zróbmy tak. Jak będzie następny przetarg na taką platformę za 100 milionów złotych i oni powiedzą, dobra, w tym przetargu, że trzeba zrobić platformę, że będzie trzeba się logować na tej platformie do indywidualnych kont, będzie można zadawać pytania, wysyłać wnioski, dokumenty i tak dalej, obsługę ubezpieczeń. Powiedz, czy ja i ty, jakbyśmy tak się zamknęli na rok w piwnicy
to co, nie napiszemy? Nawet jak nie masz pojęcia oprogramowania, spokojnie, ja też nie mam, ale w rok? To wiesz co, przez 3 miesiące będziemy się uczyć od rana do nocy, całą noc wypijemy 30 kaw na dobę, tak sobie będziemy siedzieć we dwóch i cisnąć i w czwartym miesiącu zaczynamy pisać tą platformę, to ją naprawdę w 9 kolejnych miesięcy napiszemy i mamy 100 milionów do podziału. Idziesz na układ? Także obserwujmy. Obserwujmy, co tam ZUS wymyśli, bo jak będzie kolejne 100 milionów do wzięcia, to chyba będzie warto za taką platformę przyjąć tyle pieniędzy. A mówią, że trudno się zarabia w Polsce. Widzisz, pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy, że zrobisz cokolwiek dla ZUS-u. Oni wydają nie swoje, a zawsze nie swoje wydaje się łatwiej. Także platforma za 100 milionów niestety nie obsłuży dowodów elektronicznych. Pewnie trzeba będzie jeszcze ze 20 baniek wydać, żeby to do siebie dostosować. A co by było, gdyby państwo jako państwo zrobiło swoje ICO i powiedziało, że robimy super projekt, będziemy robić system, który będzie do e-dowodów na blockchainie, opartych jeszcze o siatkówkę oka, żeby wszystkim było łatwiej, przyjemniej, żeby każdy przez granicę, jak również przez bramki lotnicze przechodził tak w sekundę i w dodatku, żeby ten profil był kryptograficznie zabezpieczony, dzięki czemu nikt nigdy niepowołany nie wykradnie go, nie zerknie do niego i ty będziesz jedyną osobą, która ma do niego dostęp. Co by było? Zebraliby w ICO 150 milionów, stworzyliby oprogramowanie, które mogą później jeszcze sprzedawać, no bo inne państwa też by chciały to kupować. Są już dzisiaj firmy, które państwom sprzedają podobne oprogramowanie. No i tyle. I nie dość, żebyśmy mieli super dowody, to jeszcze za darmo i jeszcze państwo by na tym zarobiło dodatkowo, bo by sprzedawało to oprogramowanie. Nie, nie róbmy tak. Lepiej jest zbierać podatki i robić platformy, które w momencie, gdy będą działały w pełni, czyli w 2029 roku, to już będą mega przestarzałe. Także ciekawe. Swoją drogą te e-dowody działają już na Węgrzech, działają w Chorwacji, działają w Portugalii, w Hiszpanii. One działają, tylko jakoś u nas nie mogą zadziałać. Tak czy inaczej, podsumowując to wszystko, jeżeli oczywiście się Polska nie wyrobi z tym do 31 marca 2019, to trzeba będzie oddać 150 milionów złotych, bo to jest 85% kwoty wydatków na stworzenie tych dowodów. Czyli kolejne 150 milionów to jest 85%, czyli powiedzmy, że całość to nie wiem, 160, 170, pewnie jakaś taka kwota była. Czyli, no to patrz, 170 milionów za napisanie elektronicznych dowodów, do tego 100 milionów za platformę ZUS, przy czym elektroniczne dowody, no to pewnie jeszcze tam wchodzi jakieś mocne kodowanie i tak dalej, tam pewnie fachowcy musieli nad tym siedzieć, zakładam, natomiast przy platformie ZUS, no to już nie wiem, czy to jest aż tak ambitne zadanie, żeby taką platformę napisać. Niemniej jednak, 270 milionów i mamy systemy, które, no, fajnie, że coś tam docelowo mają ułatwiać, ale jeszcze chyba w pełni nie działają tak, byśmy chcieli. Także może następnym razem po prostu zgłoście się do nas albo zróbcie ICO. No, ZUS-owi może ICO by nie wyszło, bo wiecie, ICO się wiąże z tym, że inwestorzy komuś ufają, żeby mu przelać pieniądze, także na ZUS chyba dobrowolnie to nikt by nie przelał. Natomiast no, jakby tak państwo polskie powiedziało, że robimy e-dowody i jeszcze będziemy to później sprzedawać, zwiększając wpływy do budżetu, to myślę, że to miałoby prawo zadziałać. Ale w tym czasie państwo polskie jest zajęte mówieniem, że blockchain to ściema i w ogóle straszna rzecz. No ale nic. Jak nie tutaj, to gdzieś indziej. Możliwości nie braknie, e-dowody tak czy siak będą kryptograficzne na świecie. Jest kryptowaluta The Key, która już dogadała się z chińskim rządem i już ma dane milionów Chińczyków i tworzy w oparciu o to profile biometryczne i wszystko będzie kryptograficznie szyfrowane. I to jest cywilizacja. Chiny to jest cywilizacja. Ciekawe, no nie, że doszliśmy do momentu, kiedy mówimy takie rzeczy, ale Chiny to jest cywilizacja, a Polska jeszcze nie. Zobaczymy w przyszłości. Tak czy inaczej, jeżeli jakimś cudem oglądałby to ktoś z rządu, to może niech się zastanowi, czy nie warto pójść w blockchain, bo tak jak mówię, są osoby, które mają prawo nie lubić kryptowalut przez ich spekulacyjność i tak dalej. Natomiast technologia blockchain to jest coś, czego żaden programista nie podważa pod kątem tego, że w ciągu najbliższych 10 lat to będzie absolutny standard przechowywania danych i zabezpieczania ich. Więc czemu w tych artykułach nie ma nic o blockchainie, o kryptografii, tylko jest, że będzie e-dowód i że ZUS nie zdąży. To tyle na dziś. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może macie jakieś ciekawe pomysły, którymi warto by zainspirować świat i rząd. I słyszymy się na webinarze, na którym będę analizować najbliższą sytuację finansową i
i w świecie kryptowalut. Dzięki bardzo, link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Cześć!